Własna działalność w Polsce. Tak się żyje. Kuba, film skończony? A nie, Kuba tu nagrywa, przepraszam. Kubusia, nie zauważyłem cię. Myślałem, że to statyw chyba. Wiesz dlaczego? Nie zauważyłeś mnie? Aaa, Moro. Moro Kapoka. Penismo. Co kurwa? Dobrze jest. Witajcie moi drodzy w kolejnym vlogu. Dzisiaj wielki dzień, ponieważ jadę po bardzo zajebisty samochód. Przynajmniej mam taką nadzieję, że dzisiaj pojadę. Jeżeli się dzisiaj nie uda, to może jutro. Zobaczymy. Mam też bardzo ciekawy samochód, którym pojadę po samochód, który chcę kupić, ale o tym powiem wam w dalszej części vloga. Zresztą już pewnie widzieliście tytuł, więc weszliście tutaj na pewno dlatego, że jest to napisane. Kupuję... Kalibra. Dlaczego Kalibra, moi drodzy? Kalibra dlatego, że Kalibry już tak naprawdę nie ma. Ale już 4 lata temu przewidziałem, że te Kalibry tak naprawdę poznikają i zostaną na ulicach same zajebiste, zadbane egzemplarze. Na szczęście większość reliktów z epoki Szybkich i Wściekłych pordzewiała na tyle, żeby rozsypać się przy mocniejszym ruszeniu spod świateł, a te w miarę całe są przywracane do seryjnego stanu. Obecnie zostały już prawie same ładne egzemplarze na drogach. Pomyliłem się tylko z jedną rzeczą. Wszyscy ci, którzy mają zajebiste, zadbane egzemplarze, już na te ulice nie wyjeżdżają, bo po prostu trzymają to w garażu. Wcześniejsze te odcinki z Motoznawca Jedzie, no to były takie popularne auto, naprawdę Passa, T4 6, Tico, no co prawda nie aż tak popularne, ale wcześniej też bardzo dużo osób tym jeździło. Takie naprawdę przeruchane trochę tematy. A Kalibra, o Kalibrze już ludzie troszeczkę zapomnieli. Zauważcie, że tak jeszcze 5 lat temu właśnie, gdy ten Motoznawca powstawał, to jeszcze ludzie się śmiali z Kalibry, bo jeszcze te wieśniackie takie Lexusy jeździły po ulicach. A teraz już tego nie ma. I teraz właśnie można powrócić do tematu Kalibry i udowodnię wam, że można w Polsce do 10 tysięcy złotych kupić Kalibrę, która jest w stanie oryginalnym. I to nie w oryginalnym takim, że miała Lexusy i Lambodorsy, a ktoś założył normalne, tylko w takim naprawdę dobrym stanie. I moi drodzy, ogólnie się przeraziłem cenami tych samochodów. Myślałem, że za 5 tysięcy kupię Kalibrę, gdzie ja sam miałem Kalibrę i oddałem ją za 500 zł na złom. Kiedyś tyle Kalibry właśnie były warte. Jak miały pełny bak gazu, to były warte wtedy o tą wartość gazu więcej. Ale teraz naprawdę ceny się troszeczkę pozmieniały i powiem wam, że do 5 tysięcy złotych nie jesteście w stanie kupić Kalibry, która nie zostawia czterech śladów. Znalazłem dwa egzemplarze, jedną z Poznania, taką bardzo ładną niebieską. Zdjęcie, które jest pierwsze, jest piękne. Pierwsza rzecz, która mnie zastanawia, zauważcie, dwa takie same koła, ale jak już jesteśmy z drugiej strony, to już ma dwa różne. Może ma napęd na tył, kurwa, nie wiem. I generalnie nie ma podsufitki ten samochód. Ma taką zdartą podsufitkę. Więc ona gdzieś tam, powiedzmy, jest jakaś taka w miarę, ale znalazłem drugą zajebistą naprawdę w Częstochowie, co prawda trochę daleko z Torunia, ale jest naprawdę w bardzo zajebistym stanie, moi drodzy. Kolor taki fioletowo-czarne, chuj wie co troszeczkę, ale naprawdę w stanie oryginalnym. To jest oryginalna Kalibra, kurwa, to się nie zdarza. Ona jest trochę droga, przekracza mój budżet, bo 7900 kosztuje. Łatwiej jest troszeczkę więcej zapłacić za ten samochód, niż kupić tańszego, a później się martwić, co z nim dalej będzie. Bo ten samochód nie skończy tak jak wszystkie inne na kapralu. Zrobimy z nim coś innego, ale o tym powiem wam już w głównym odcinku, żeby wam nie zdradzać za wiele. Ale będzie grubo, naprawdę. Myślę, że będziecie zadowoleni. Tak, słucham? Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie Kalibry. Pisaliśmy razem na Facebooku. A, dzień dobry, poznaję po głosie. No, cześć. Słuchaj, czy ten lakier, o którym piszesz, jest faktycznie oryginalny? Generalnie kupiłem ten samochód kilka lat temu, to miałem też jeszcze Hondę równolegle i miałem nią kolizję, więc podczas oględzin rzeczoznawcy poprosiłem, by ten samochód mi tam miernikiem sprawdził, rzucił okiem, powiedział, że jest cała w oryginale. Okej. Okay. Jakiś czas temu zmierzyliśmy ją drugi raz miernikiem całą dookoła. Mm-hmm. Generalnie lakier jest między 110 a 130 mikronów, tak wychodziło na mierniku. A powiedz mi jeszcze, tak, bo tutaj elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, to jest wszystko sprawne, czy to jest tylko tak, że jest? Lusterka są grzane, są sprawne, szyby są elektryczne, są sprawne. To auto przywracałem, że tak powiem, z pół roku temu do życia, czyli tam wymieniłem oleje, to wszystko. To mm-hmm. po włączeniu klimatyzacji ona się włącza, ale jakby nie chłodziła. No dodatkowo okay. Po tym postoju wyskoczył mi jakiś tam check engine na desce. Nie mam jak sobie sprawdzić dokładnie, co to tam wyszło, ale jakaś pierdoła pewnie, znając życie. A silnikowo? Natomiast, coś tam, jakieś wycieki? Nie było wycieków żadnych, przynajmniej żadnych śladów do sobie nie zostawiał, ale jakieś dwa miesiące temu pojechałem wymienić olej w tym samochodzie. Wymieniliśmy wszystko. Pojechałem samochodem do garażu, wyjechałem z garażu i była taka jakby plamka.
coś tam popuszcza, albo z tego korka, albo z miski. Okay. W sensie z uszczelni, co nie? Ale generalnie, no to poza tymi takimi pierdełkami, no to mówię, no to samochody generalnie trzyma się dobrze kupy. Ja kupiłem ten samochód od pierwszego właściciela, który miał go w Polsce, miał go też chyba 10 czy 11 lat, z tego co pamiętam. Ja go mam teraz około jakieś 6-7, musiałbym tą umowę dokładnie spojrzeć. Więc to był też jakiś taki starszy gość, co miał warsztat samochodowy, więc ten samochód nie był tam skalany jakimś tam wieś tuningiem, ani jakimś tam, wiesz, szarżowaniem tym samochodem, co nie? A little longer than a few minutes later. Ostatnio jak jechałem, nie wiem czy to kurde z tego, że to auto tyle stało, wydaje mi się, że może być do wymiany któryś wewnętrzny przekup. Dlatego, że jak się gdzieś tam mocniej da gazu, to jest takie jakby, no, jakby to nawet takie delikatne jakby, kurde, no, pulsowanie. Coś takiego. Wcześniej tego na pewno nie było, jak tym samochodem jeździłem, bo on był przywrócony do stanu takiego, żeby normalnie śmigał. No to mówię, no gdzieś tam to wyszło teraz, więc nie wiem, czy jakieś tam koło jest niewyważone, coś takiego. Jeszcze taka pierdółka. No dobra, dobra. No to już tam także zrobimy znaczy jakąś tam jazdę testową i tak, będziemy. Tak. Słuchaj, umawiamy się na jutro na 13. Dobra. Na razie. W porządku, do zobaczenia, na razie. Cześć. Moi drodzy, to co teraz widzieliście, to już było naprawdę pocięte, bo rozmawiałem z nim 16 minut. 24 lata ma ten samochód, więc naprawdę i tak po zdjęciach wygląda zajebiście. Na żywo pewnie będzie trochę gorzej. Wiadomo, że tam będzie sporo rzeczy do poprawy, ale myślę, że ta cena 7900 to myślę, że będzie jednak mimo wszystko do dużej negocjacji, że tak powiem. Po resztę nie dzwonię, skoro się z nim umówiłem na 13, a to jest naprawdę egzemplarz, który mocno chcę kupić, bo widzę, że jest w oryginalnym faktycznie stanie i po włożeniu troszeczkę czasu i pieniędzy jesteśmy w stanie z tego samochodu naprawdę zrobić coś fajnego. No to moi drodzy, robimy cięcie, widzimy się jutro, czyli we wtorek i jedziemy do Częstochowy Nissanem 370Z po Opla Calibre. The next day. Witajcie, jest wtorek, ja jestem jeszcze trochę zaspany, bo jeszcze nie wypiłem kawy, zaraz to zrobię. Na razie napajam, że tak powiem, Nissana 370Z. Mam nadzieję, że na jednym baku do Częstochowy i z powrotem wrócimy. 4 godziny trasy przede mną, Kuba jest ze mną oczywiście. Zresztą nikogo więcej nie mogliśmy zabrać, bo mamy dwa miejsca tylko. Kurwa, trochę zapomniałem, że to 4 godziny. Jedziemy autostradą A1, jest głośno, moi drodzy, jedziemy 140 km na godzinę na szóstym biegu, 3,5 tysiąca obrotów. O walorach wszystkich jazdy tym samochodem powiem wam, moi drodzy, w innym vlogu, bo czuję, że za bardzo się rozgadam na temat tego samochodu, więc po prostu nie będę psuł wam całej radości z oglądania równie sportowego samochodu, jakim jest Opel Calibra, a po prostu o 370Z zobaczycie sobie, nie wiem, za tydzień czy kiedyś tam. Jak już będzie ten film, to karta wam wyskoczy gdzieś tutaj. Jedziemy po Calibre. 5 hours later. Wygląda na to, że jesteśmy na miejscu. Jest jakaś działka, ale Calibre nie widzę. Nissan się spisał, przyjechałem nim, głowa mi nie odpadła. Ten samochód na trasy to tak średniawka, choć myślałem, że będzie gorzej. Jeździłem twardszymi, naprawdę, samochodami i głośniejszymi, więc nie ma tragedii. Jak widzicie, jest to odmiana Penismo. Mo penis. Ten, kto jeździ tym samochodem, mo penis. Twardy chłop. Zobacz, a się pewnie zastanawiacie, skąd tyle pieniędzy z YouTube'a, pewno ty się dorobił, kurwa, mój syn torowy kopie, kurwa, i tyle nie zarobił, co ten tu, kurwa, pierdoli głupoty, tyle pieniędzy zarobił. Moi drodzy, pieniądze są od firmy, którą doskonale znacie, od której kupiliście masę, mam nadzieję, i chyba kupiliście, bo się chcieli dorzucić, ubezpieczeń, czyli Mubi.pl, znana porównywarka, z której wiele, wiele widzów skorzystało i dostało zwroty 150 zł. Wielu też zarobiło pieniądze, bo jak się wysyła link do znajomego, to można 5 dych zgarnąć. Także masa ludzi mi pisze na Instagramie, że dzięki, że wróciła ta kasa. No i Mubi stwierdziło, że skoro jest to ostatni odcinek w tym roku Motoznawca Jedzie, kończymy sezon, to do tego, że jest autotest, to do tego, że jest kapral, to jeszcze wchodzi Mubi. Dorzuca się, moi drodzy, do tego, żeby ten samochód to nie był kolejny gruz, taki jak Tico, czy taki jak Passat, czy E46, tylko żeby naprawdę była dobra, fajna baza do tego, żeby coś fajnego z tym samochodem zrobić. Co będziemy z nim robić, to zobaczycie na głównym odcinku Motoznawca Jedzie. Ale tak czy inaczej szukam bardzo zdrowej, oryginalnej bazy, co w przypadku Calibry wcale nie jest takie proste. 5 minutes later. Jest, patrzę. O, już rysa, panie, kurwa. No stoi Calibra, stoi. Fajnie, fajnie.
Ale przegląd przeszła. Tak. A, jest ten ryk silnika. Blaszak nie jest dobrym pomysłem, żeby trzymać samochód. Bo pod spodem masz szron, słońcem ci przypierdoli i to wszystko kapie, nie? Więc to tak... Łapanie, tu rysa, tu rysa! Takie to nie są problem, tylko wiesz, to już masz do lakieru. O, lusterko do wymiany. Ło, co to się świeci, panie? Co się świeci? Od grzania świec. O, to chyba benzyna, nie? To jest generalnie rezerwa. To jest rezerwa? Tak. Wczoraj tankowałem... A czemu ma symbol taki... Nie mam pojęcia. Symbol jak od świec. Nie mam pojęcia. Od grzania świec w diesel. Coś jest z czujnikami, czasem na przykład się potrafią zapalić, albo od spryskiwaczy, od płynu, że jest mało, chociaż jest płyn. 1 minute 37 seconds later. A to od hamulcy po prostu, to mi się zawsze paliło. Later. Jest sławienny 2.0, 16. I gazu nie było. Nie. Kupiłem go, wydaje mi się, spoko, bo... To jest cały w oryginale, no. Kruk załadowczy. Tak jest. Do tej, jak się butle wkłada z gazem, to tak jest łatwiej. Generalnie jakoś tam jeszcze coś tam trzymają, nie? No chyba i tak do wymiany będą, wiesz? A co z tym grzaniem? Grzeje w końcu, czy nie grzeje? Słuchaj, zawiesił mi się chyba termostat, bo ostatnio wszystko było gitarą, czy jeszcze 2 miesiące tam ogniem wyjeżdżałem, a teraz jest na przykład tak, że on postoi, to normalnie się zagrzeje, będzie ciepłe powietrze, ale pojedziesz gdzieś trasą, na przykład wczoraj jechałem trasą, no, to się wychodzi. I klima też nie działa. Spróbuj, włącz. To co, przejedziemy się? Ogólnie musicie wiedzieć, że seryjnie nie miał skóry ten samochód, była dokładana ta skóra. O, pęknięte to też jest w każdej kalibrze. No, możliwe. Generalnie, no, widać, że tam wymaga takiego... To znaczy, słuchaj... No, ogaru, o, może tak. Ale... A to jest dokładane, czy...? Nie, to jest seryjna z kalibry generalnie. No, to jest ciśnienie. Tak, dokładnie tam. Jakie, Jezu, po tym Nissanie to sprzęgło w ogóle no. Jest takie, kurwa, mięciuśkie. Mówię, no samochód ma tam jakieś swoje, kurde, wady. O, bo ona cała, wiesz... Ale to ci mówiłem, że jak dodasz gazu, nie? Że jak puścisz na przykład, to jedzie równo. No. A jak dasz mocniej, to wydaje mi się, że wewnętrzny przegub jest tam z lekko już, kurwa, wywalony, nie? 10 lat nie jechałem kalibru. Nie wiadomo właśnie co z tymi hamulcami, bo to jest jakby kontrolka od zużycia, wiesz, klocków, ale... Na pewno nie są zużyte, bo... 2 hours later. Jakaś dziurka w tłumiku też jest? No, coś tam może być. Czy wiesz, że to nie jest, kurde, Porsche, co nie? No, martwi mnie tylko trochę to, bo nawet czuć, wiesz, po budzie, to, że tam sobie tu pokolę, ale czuć, wiesz, ale to... na dupie, nie, że jest takie promień skrętu, jak Volvo. Kierownica też będzie do obszycia, nie? Tak, jest do obszycia. Właśnie wiesz co, najlepsze jest to, że ona... 6.5 hours later. Także tak to wygląda. Zacznijmy od podstaw. No, nie wiadomo od czego ten czek się świeci. Bo też ma wysokie obroty teraz, nie? Na postoju. No. O, widzisz, bo ona sobie teraz obroty dodaje, nie? 2000. Na pewno to jest od czeka, tylko wiesz, pytanie, czy ten czek to jest sonda, czy to jest brak masy, bo jeżeli wiesz, na przykład... To może tak, to nie? Tak, bo on jak się zagrzeje, to jest generalnie zabezpieczenie podobno przed chłodzeniem, w sensie, że on teraz się schłodzi i on sam wgasie. Tak było, odkąd kupiłem ten samochód. Naprawdę. Co, kurwa? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, powiem ci. Kurwa, waham się teraz. Dobra, jeszcze teraz pytanie, ile on kosztuje? Nie mam jakiegoś tam mega ciśnienia, żeby to auto sprzedać, bo mam je długo. Mam do niego trochę sentyment i wiem, że poza tym wizualnym odstraszeniem da się z niego zrobić coś fajnego, nie? Jak musiał się go pozbyć, spoko, daj piątkę, jedź stary i wiesz, i temat zamknięty. Mhm. Ale no naprawdę, kurczę, wiem, że no, mimo tam, że pewne rzeczy się zniechęcają, wiem, że masz ludzi, którzy mogą ten samochód ożywić. Many hours later. Kupione. Kupione 6600. Mamy to. 2 szóstki obok siebie, może trzeciej nie będzie, mam nadzieję. Kupiłem kalibrę. Sprzedający opisany pojazd sprzedaje za cenę 6600. Ona się dokulała w ogóle do Torunia teraz? Kurwa, nie wiem.
czy ja dobrze robię, kurwa, ludzie, ja nie mam pojęcia, powiem wam. Tak sobie wymyśliłem, ale kurwa nie wiem, czy dobrze wymyśliłem. Dlaczego taka Libra, kurwa? Co mi w ogóle strzeliło do głowy? Nie było kupić E46 za 1000 zł? Również. Masz teraz ty. Także będzie brakować. Bym se siedział, kurwa, w tym biurze, składał sobie tego motoznawcę, nie wychodził, kurwa. Godzinę wpisz, tak, żeby nie było później, że kolizja. Gwarancja do bramy i się nie znamy. Jesteś nagrany, kurwa, jak coś będzie nie tak, to przyjeżdżamy tutaj, wiesz, z widzami, z wyznawcami. Mam dokumenty, kupiłem samochód, wydałem 6600. Żebym wiedział, że kalibry będą tyle warte, to bym tej swojej na złom za 500 zł nie oddawał 10 lat temu, tylko bym ją po prostu teraz odpicował. Żegnamy się z byłym już właścicielem i lecimy do Torunia. Wydałem 6600 zł. Na auto, które nie działa i chcę drugie tyle w nie włożyć, a przypominam, że od kurwa 3 tygodni nie mam czasu się wysrać spokojnie. Czy jestem pojebany? Ale budę zdrowo. Przyjechaliśmy, moi drodzy, dwoma ultrasportowymi samochodami. To jest nowa motoryzacja, to jest stara motoryzacja, choć ta też jest stara mimo wszystko, bo to jest 2008 rok. Co prawda ten egzemplarz 2018, no ale technologicznie, tak jak wam mówiłem, to jest auto z 2008 roku. To auto technologicznie jest z lat, myślę, 80. jeszcze, bo kalibra oczywiście się na wektrze A opiera. Nieważne, historia kalibry jest zupełnie nieistotna. Może wam powiem w głównym odcinku o tym. Mało, że nie działa klimatyzacja, bo ma klimatyzację, wyobraźcie sobie. To nie ma niestety ogrzewania, ani nie ma chłodzenia, więc szyba paruje, a nie ma czym tego zbić, bo wentylator chodzi tylko na czwartym biegu. Jak się go odpali na czwarty bieg, to mało, że nie ma ciepłego, to jeszcze wali na czwartym biegu, czyli jest głośno. Jest jakaś tam lekka dziura w tłumiku, więc też pierdzi. Tam, gdzie jest linka z tyłu za licznikiem, bo ten samochód jeszcze ma licznik na linkę, ona tak jakby obcierała o coś. Cały czas jest taki jednostajny, od prędkości zależny dźwięk, taki wiecie, ty. I to jest troszeczkę denerwujące. Generalnie opony są śmietnikowe. Boję się patrzeć naprawdę, z którego są roku. Wolę tego nie wiedzieć, naprawdę. Jest źle. Bardzo mi zależało na tym, żeby kupić konkretnie ten egzemplarz z tego względu, że buda jest zdrowa. To, że ona mechanicznie gdzieś tam sobie nie radzi i coś tam puka i stuka, no to okej. Bo mechanikę zawsze można ogarnąć, ale z kalibrami wiadomo jak jest. One miały bardzo ciężki okres w swoim życiu, więc te, które nie zostały zgruzowane i nie zostały im założone lampy seksu, to niestety ruda je wpierdoliła. Ale generalnie ważne, że ten samochód jest bezwypadkowy. Ja jestem jego trzecim teraz właścicielem. Pod tym względem on się broni. No i ma oryginalny przebieg 186 tysięcy, z którego wszyscy się śmieją. Ja sam się śmieję z przebiegu 186 tysięcy, ale on naprawdę tyle ma. Silnik co prawda nie należy do zbyt nieawaryjnych, bo jest to 2.0 16V, czyli ten, który lubi olej, ale go zadbamy, wymienimy wszystkie uszczelki i mam nadzieję, że będzie ok. Ale wyglądowo ten samochód naprawdę jest ponadczasowy. Oczywiście, no może nie na tych felgach, ale naprawdę, gdy skończymy ten samochód, to mam nadzieję, że mimo tego, że 24 lata posiada na swoim karku, to nadal będzie robił robotę i te szyby bezramkowe, co prawda tutaj przecięcie, bo Opel był za biedny, żeby zrobić całą jedną szybę, która schodzi, tylko musiał ją przeciąć tym gównem. Tyle z pierwszych wrażeń. Mam nadzieję, że dojadę do Torunia w jednym kawałku i kalibra również. Widzimy się jutro u Autoservis Kocińska. Tam zrobimy taki głębszy research. Zobaczycie też, jak ten samochód wygląda i jaką w ogóle kalibrę można za 6600 zł kupić. Przyjedzie ekspert Autotesto, zgodnie z tradycją, przyjedzie po zakupie, a nie przed zakupem. Sprawdzimy razem ten samochód, pomierzymy wszystko, sami zobaczycie, w jakim stanie jest to auto i co będzie trzeba z nim zrobić, żeby był naprawdę igłą. Lecimy na Toruń. Jadę drugą godzinę. Nogi i stopy w zasadzie mi odpadają już. Nie ma grzania, zobaczcie. Taka jest temperatura na liczniku. Czyli jakby termostat jest ciągle otwarty. Oczywiście jakiś tam czek i czujnik klocków. Już dawno tak nie podróżowałem. Chyba ostatnio raz tak Tico jechałem. W sensie takim, że nie wiedziałem, czy dojadę do domu. Tylko, że to jest trochę droższe od Tico. Martwi mnie też ciśnienie oleju, które cały czas 5 barów pokazuje. Ciemno, zimno, głośno. To jest powrót do przeszłości, do starej motoryzacji. Jak ktoś mi powie, że tu motoryzacja się kończy teraz, to motoryzacja nie ma duszy, to z jednej strony będzie miał rację. Faktycznie w takim samochodzie czujemy
tak naprawdę bardzo dużo emocji, o wiele więcej niż w tych nowych samochodach, bo te nowe auta są ciche, bezpieczne, wygodne, więc w zasadzie nie ma się czym przejmować, a tutaj tak naprawdę cały czas walczymy o życie. Ja pierdolę, co za auto. Dużo pracy będzie wymagał ten samochód, żeby jeździł tak, jak powinien. Musiałem wam to nagrać, wiecie? The next morning. I witamy serdecznie, jesteśmy drugi dzień nagrań vloga. Co prawda było wcześniej jeszcze moje z telefonu ujęcie, bo nie mogłem się powstrzymać, po prostu musiałem wam te emocje przekazać. Znajdujemy się, moi drodzy, u moich znajomych, autoserwis Kocińska w Toruniu. Grudziądzka 159A, moi drodzy, brama numer 10, jest nawet napisane u góry, brama numer 10. Takie fury też naprawiają, zresztą Mustanga mojego też robili. No i dzisiaj będą naprawiać, moi drodzy, Opla Calibre w stanie agonalnym, jeśli chodzi o mechanikę. Co więcej, za jakieś 3-4 dni będziemy nagrywać odcinek z tym samochodem, w zasadzie ja będę nagrywał. No i trzeba zrobić tak, żeby ten samochód był w miarę sprawny, czyli trzeba mu przede wszystkim wymienić rozrząd i przede wszystkim wymienić olej, czyli dwie najbardziej podstawowe rzeczy, a jak się na to, że coś spierdoli na amen, że ten samochód nie ruszy, to tym bardziej go przywiozą tutaj lawetą, bo pomoc drogową też mają i go tutaj wstawią i będą go naprawiać. I później zobaczycie odcinek w przyszłym roku już niestety, właśnie z napraw tego samochodu. Za chwilę ją podniesiemy, zobaczymy, czy te podnośniki nie wejdą do środka i wypiszemy sobie listę rzeczy, które są do naprawy w tym samochodzie. Sam jestem ciekaw. Większość już wczoraj podczas jazdy wychwyciłem, ale może jeszcze dzisiaj mnie coś zaskoczy. Jeżeli będzie faktycznie coś, o czym wczoraj nie wiedziałem, to na pewno wam to powiem. Masz ten format A3 może, żeby wiesz, rozciągnąć i napisać, bo trzeba listę zrobić rzeczy, które są do wymiany. To jest główny mechanik, on jest tutaj, pilnuje warsztatu, więc jak będziecie chcieli tu przyjechać i tą kalibrę zabrać, to on was tutaj czapnie tak, że nie puści. Jak widzicie, warsztat całkiem nowy, nawet takie sprzęty tutaj naprawiają, jak CLS-y białe. Zobaczcie, polski biznes, polska firma, wiadomo, że teraz jest ciężki czas, także naprawdę wspieramy lokalny biznes. Podnośnik i sprawdzamy, najpierw blacha z wierzchu, a później patrzymy mechanicznie, co jest grane. Większość z was pewnie po tym odcinku stwierdzi, po co takie gówno kupiłeś, ale naprawdę ten samochód broni się tym, że jest zajebiście zdrowa buda. Dobra, to co panowie? W górę serca, jak to mówią, nie? O, uniosła się, jest cyberpunk. Chwila prawdy, moi drodzy. Co prawda, no nie boję się aż tak mocno, że jest w złym stanie, bo wiem, w jakim jest. Ale po prostu to jest takie, wiecie, potwierdzenie tego, że jest chujowo, ale stabilnie. O, może tak. Całe przewody hamulcowe. To jest, kurwa, ewenement. Zobaczcie, progi, to jest wszystko całe. Patrzcie. Tutaj jest lekka... To nawet nie jest, tylko farba lekko odchodzi. O, tutaj jest chujnia. Tutaj jest troszkę chujnia, jest lekka dziurka. O! Patrz, jakie zdrowe podłużnice. Ale naprawdę zajebiście wygląda ten samochód. No nie do ciągnięcia są, ale generalnie jak na 24 lata, to całkiem, całkiem. O, brak gum. To też jest do wymiany, do wyciągnięcia cała belka. Jest oczywiście jakiś tam nalot. Tu jest dziura, zobaczcie. I to już jest do zrobienia, zobaczcie, o. Nie, no wydech to na pewno cały nowy będzie, to tam nie ma nawet dyskusji. Nowe amortyzatory, nowe sprężyny, nowe hamulce, nowe łożyska, nowy tłumik. Ale ty od złego miesiąca zaczynasz. Zacznij od stycznia. Nie, bo tu są te twoje pierwsze uwagi zapisane. Dobra, przepraszam. To, ja myślałem, że ku końcowi się zbliżamy. Aha, nie, nie, to dopiero zaczynamy. No to mniej więcej tak się przy stówie zachowuje. Może to jest bokser, te tłoki tak chodzą. On mówił, że przegub. Ja już od razu wiedziałem, że kurwa pewnie nie ma poduszek. Skrzynia do wymiany. Bo co, nie działa? Napęd różnicowy nie działa. Skrzynię mamy za zaprzyjaźniony Caprol Car. Może być używka, chłopacy powiedzieli. Skrzyń to mamy naprawdę. Wchodzimy na hangar i sobie wybieramy. Od czego chcecie? Dobra, to dalej, chłopaki. To mamy silnik, skrzynię. Zaczynamy od grubości. Nowe po prostu. Raz, że mogą być zmęczone. No to pisz, wahacze. Tłumik od razu możesz cały wpisać, od początku do końca. Czyli co, Mac persony całe? Z poduchami, tak. Ze sprężynami, nowe amorki, osłony, obok. Jakąkolwiek kalibrą bym tu nie przyjechał, oczywiście w takim budżecie, no bo nie mówię tutaj o takich za 15 tysięcy, choć też można by się przejechać, podejrzewam, to prawdopodobnie byłaby taka sama lista, ale do tego jeszcze plus blacharsko. Jakieś tam naprawy wcześniej były, ale to na 24-letnią kalibrę
Jest jak? No dobrze. Jest dobrze, no teraz masz tak naprawdę akcję naprawczą, a nie odbudowę, reinkarnację tego samochodu, nie? Zobaczcie, na potwierdzenie moich słów, że blacharsko jest faktycznie ten samochód dobry, to zobaczcie, tutaj od kół, od tego syfu całego zdarł się lakier. I zobaczcie, mimo tego, że lakier jest zdarty, to jest podkład z rudym nalotem, ale nie ma dziury. Zobaczcie. Najgorzej samochody ogląda się od dołu, powiem wam. Przeciwieństwo zupełne kobiet. Przedwczoraj był przegląd robiony. Mocowanie wózka tylnego. Ale wiesz, jak był ten przegląd robiony? Dobrze jest. A lampy byście wymienili, chłopaki, na takie srebrne? Takie, żeby mocno było, wiesz, światłoodbierz? Teraz to już jest rarytas, także może być ciężko znaleźć. Kiedyś sprzedałem takie za 150 zł. Regeneracja zacisków. Strasznie, nie? A, i tutaj, nie? Tak, to będzie... Cały wózek wtedy będzie zdejmowany, piaskowany, tak? I nowe gumy, nowe wszystko, tak? Łożyska, tarcze hamulcowe. I to też by trzeba, wiesz, zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Bo tutaj, zobacz, no tu jest stary... To jest, kurwa, Opel Kalibra. Czy ty to widzisz? Miałem budżet 5000, nie? Wiesz, ile mi pokazało wyników? Zwiększyłem budżet do 7, pokazało mi 4. W tym dwie w takim stanie, że nie miały nawet podsufitki. A wiesz, ile ona bazowo stała? 7900. Skoro ta stała 7900 i ona jest w takim stanie technicznym, to, kurwa, w jakim stanie są te po 4, po 5? O ile są, oczywiście. Akumulator do wymiany, bo jest za mały. Wszystkie płyny eksploatacyjne. Oczywiście. No to przewody i serwo. Dojeżdżamy już do końca 2.20. Jest okej. Okay. Nie działa klimatyzacja. Podobno do nabicia, ale wiadomo, że to się kończy zawsze wymianą sprężarki, osuszacza i chłodnicy. Elektryka też jest do przejrzenia, dlatego że nie macie pojęcia, jaka kontrolka komunikuje fakt braku benzyny. Mianowicie kontrolka, na której widnieje podgrzewanie świec. Zapisz to. To jest założony fotel, przykręcony już do budy, nie? Przygotuj się. Druga sprawa, nie działa wpięcie od pasu. Musisz się wpinać w pasażera. Ale jak już jedzie z tobą pasażer, no to już pasażer wylatuje, kurwa, przez przednią szybę. Kierownica jest do wymiany, o, do wymiany, po prostu. Czyli tą trzeba zdjąć. Tutaj uszczelki są do wymiany. I cóż... To tyle z grubsza. Kalibra, część pierwsza. Silnik, rewizja, zawieszenie, silnik, skrzynia do wymiany, Capral Car. Wycieki, układ wydechowy, zawieszenie, wahacze, przód komplet, amortyzatory komplet plus osprzęt, końcówki stabilizatora, przewody paliwowe, łożyska plus tarcze i klocki. Przewody kurewsko zapieczone? Co ty tu napisałeś? Wymiana pompy wspomagania, rozrząd, rura do lotu, odma plus przewody, brak ogrzewania, podświetlenie przycisków, hałas podczas pracy prędkościomierza, kurwa. Co to jest? A, kierownica. Nie uruchamia się obieg wewnętrzny. Uzupełnienie oświetlenia. Dziękuję, Sebastian Kraszewski. Ekspert autotesto jest na miejscu. Witam. Witam. To nie jest auto do zniszczenia, o, powiem ci tak. Jasne. Więc teraz mnie ciekawi, czy ten samochód jest faktycznie rzeczywiście w takim stanie dobrym, jak ja myślę, że jest. W sensie mam świadomość zupełnie tych wszystkich mechanicznych wad, ale bardziej mnie obchodzi ta buda. Czy faktycznie te szczeliny, czy ta buda jest oryginalna i prosta. Sprawdzimy, nie ma problemu. Ogólnie, moim zdaniem, jak na kalibrę, nie jest źle. Lakier jest w oryginale, samochód nie był uszkodzony, konstrukcja nie była naruszona. Niestety, jest parę rzeczy do zrobienia, wiadomo. Parę. Z tego rocznika wymaga dopieszczenia, wymaga większego wkładu. Fajna baza pod fajny projekt. Dzięki za sprawdzenie. Dzięki. Raport będziecie mogli zobaczyć na głównym materiale Motoznawca Jedzie właśnie z Oplem Kalibrą i później, gdy ten samochód już uda nam się zrobić tutaj w serwisie, doprowadzić go do stanu prawie idealnego, to wtedy Tomek przyjedzie jeszcze raz się go sprawdzi i wtedy te dwa raporty będzie można ze sobą porównać, jaki był,
a jaki... Co wyszło. Jaki jest. I jaki nakład też finansowy jest potrzebny na to, żeby faktycznie 24-letnie auto doprowadzić do stanu zajebistości. Bo to też jest ważne. Także samochód jest kupiony, jest przejrzany, jak widzicie, w jakim jest stanie. Część z Was już zapewne się domyśla mniej więcej, po co ten samochód jest kupiony, ale tak jak mówię, wszystkie szczegóły będą powiedziane na głównym odcinku Motoznawca Jedzie, na 5. odcinku, zakończenie sezonu. Niestety w tym roku się nie wyrobimy, ale będzie za to coś innego, co też Was, mam nadzieję, uszczęśliwi. Także czekajcie, koniec roku już blisko. Także dziękuję bardzo serdecznie Autoserwis Kocińska, dziękuję Autotesto, dziękuję Kapralowi. Co prawda na Kapralu dzisiaj nie byliśmy, ani wczoraj, ale niedługo go odwiedzimy, bo parę elementów, włączników, jakiś, wiecie, podświetleń i tak dalej, takie rzeczy można używane jak najbardziej założyć, bo nowych już jest ciężka dostępność. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do tego miejsca, zostawcie łapę w górę, napiszcie w komentarzu, czy się domyślacie, o co chodzi, i dajcie znać, czy Wam się w ogóle ten zakup podoba. I cóż. Z racji tego, że święta już tak naprawdę za chwilę, to chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego, spokojnych, zdrowych i wesołych świąt w tym trudnym czasie i pamiętajcie, 6-osobowe rodziny przyjmują 5-osobowe, a nie na odwrót. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku się spotkamy przy okazji innej serii, którą uwielbiacie. Także wyczekujcie i cóż, wszystkiego dobrego życzę ja, czyli Kickster. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!